A dzień dobry, ja jestem Kairos, a to jest modyfikacja Potępieni do Gothica 1. Odbyliśmy sobie w zeszłym odcinku rozmowę z Razelem, który chowa się za drzewem, ale już go tutaj mamy przed kopalenką i my w tej sytuacji powinniśmy się udać do tego jegomościa, z którym jest popsuty dialog i pisaliście, żebym go pod koniec, w sensie ten dialog tego zadania z tym zaginionym Paulem, bo to był Paul jakiś, wykonał. W każdym razie z całą pewnością dziękuję Tomkowi, Bitkowi i Kamilo za rady, bo tych trzech jegomości pisało mi co nieco naszej modyfikacji potępionych. Teoretycznie tak powinniśmy wrócić potem do nowego obozu, między innymi żeby porozmawiać z Laresem, ale żeby to jeszcze część zadań pobocznych sobie poogarniać, bo wiadomo, mod jest generalnie troszeczkę krótki, więc fajnie by było spróbować troszeczkę, wiecie, wiadomo, z niego jak najwięcej po prostu wycisnąć. Ja się cieszę, że mogę sobie pograć. Teściki i zajęcia online na dzień dzisiejszy mam odbębnione, więc się bardzo cieszę, aczkolwiek nie udało mi się utrzymać takiej stałości, żeby wrzucać filmy codziennie, więc zapewne najszybciej oglądacie ten film we wtorek. W każdym razie jednak się widzimy. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Co tam, byczku? Liczę, że zostawisz jakąś ocenę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Ewentualnie napiszesz komentarz. Nie wstydzimy się tego robić jak najbardziej. Nawet możesz się pochwalić, co tam dobrego jadłeś na śniadanko. Patrzcie, jaki fajny nowy model jagód. Ewentualnie obiadek. Serio, cokolwiek, z czego jesteś dumny, co zrobiłeś w ostatnim czasie, możesz napisać. Zawsze to sobie coś można leciutko podyskutować, pośmiać się, czy inne tego typu rzeczy. Oczywiście będziemy się śmiać z czyjś osiągnięć, no chyba, że twój komentarz ma być komediowy, to się wtedy pośmiejemy. Tymczasem jest tutaj ten mord, także, o jasne, jest, że szukam Paula. To wszystko już powinno, moi państwo, działać, także działamy i my. Zapisujemy dla bezpieczeństwa grę i rozmawiamy z Mortem. Szukam Paula. Paula? Jakiego Paula? Ach tak, Paula. Wyszedł na polowanie. Powinien wkrótce wrócić. Tak? Na pewno, kolego. Jesteś tego absolutnie pewien? Z tego, co mi wiadomo, Paul miał być tu sam. Miał być, ale jesteśmy kumplami, więc pomyślałem, że pójdę z nim. Nie uważasz, że będę samemu na warcie łatwo zasnąć? Towarzysz zawsze się przyda, przynajmniej jest do kogo gębę otworzyć, nie uważasz? Przegrałem ostatnie bryłki w karczmie, nic mnie już nie trzyma w obozie. Nigdy wcześniej cię nie widziałem w obozie. Obóz jest pełen ludzi, może po prostu słabo się rozglądałeś. Jestem dość znany, często grywałem w karczmie w kości. Nazywam się Mort. Marvin. Miło poznać. Gdzie dokładnie się udał? Powinien być po drugiej stronie rzeki. Tam, gdzie jest jaskinia pełna goblinów. O, nawet rączką wskazał, ale miło z swojej strony, Mort, nie? Tutaj się jednak modorzy postarali. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. To jest w ogóle dosyć ciekawe. O, teraz ten dialog znikł, czyli rzeczywiście jakby się poprawiło. Dobra, to już rzeczywiście wiem, gdzie się udać. To jest całkiem miłe, bo odnoszę wrażenie, że moderzy zrobili znowu coś, czego nie zrobili twórcy, czyli Piranha Bytes, a mianowicie byli w stanie postacią z Gothica dwie animacje jednocześnie dopierdzielić. Wiecie, nie chodzi tu o kwestię, że ktoś mówi i pokazuje, bo to jest normalne, ale że chłop tutaj na przykład siedzi i wskazuje dłonią w jakieś miejsce, ewentualnie robi to nawet podczas dialogów super buggy Gothica. Naprawdę nie przypominam sobie. Chyba znalazłem jakiegoś trupa. Nie przypominam sobie, żeby w Gothicu pierwszym, generalnie w Vanilli, że tak to powiem, w podstawowych wersjach Gothica, za chwilę chłopa przeszukam albo już teraz, NPC-ty tak robiły, wskazywały w jakieś miejsce moneta, krótki liścik, został napisany przez Paula, jednak nie zdążył go wysłać. Co jest, kurczę? Monetę zabrałem, a nie, to mogę oddać monetę, a już nie oddam, bo go przeszukałem. Także tu jest fajne, że widzicie, NPC jednocześnie siedzi i wskazuje gdzieś dłonią, lekka zbroja strażnika, co jest? I to jest klimatyczne, naprawdę nie jestem pewien, czy to było właśnie, jak już wspomniałem, w Vanilli. Jeżeli gdzieś było w jakimś momencie, to możecie mi wskazać, ale jeżeli tak sięgam pamięcią, to naprawdę nie jestem sobie w stanie kompletnie tego przypomnieć. A tak z ciekawości jeszcze też skoczę na drugą stronę tej rzeki i można zobaczyć generalnie, co w trawie piszczy. Zapiszemy sobie gierkę tutaj na siemka 2, zapiszemy sobie gierkę na siemka. O, albo jak nie macie pomysłu na komentarz, to ja liczę na jakieś kreatywne pomysły na zapis save'a. Wiecie, ogranicza was wyobraźnia. Nie wiem, czy ubranie zbroi strażnika będzie mądrym pomysłem, szczególnie jak takie antagonizmy teraz są między ludźmi ze wszystkich obozów. Troszeczkę odejdę, bo ten wodospad hałasuje i sobie przeczytamy ten liścik od Paula. Bruce, to, że musiałem opuścić obóz, nie znaczy, że zapomniałem o twoich długach.
150 bryłek rudy to nie tak mało. Pamiętaj, że sytuacja kiedyś się uspokoi, wrócę. Na razie ten liścik niech ci przypomni o długach. Nawet nie próbuj ruszyć palcem osoby, która ci go dostarczyła. Uszanowanie posłańca to świętość, Paul. A to w sumie prawda. Dlaczego posłaniec miałby być w jakikolwiek sposób bity i atakowany? Rzeczywiście, z dwóch typów ze starego obozu. Tak jak nam ten poprzedni dialog trochę zaspoilerował. Taki trochę nieudany, ma mały błąd. W sumie wersja modyfikacji, w którą gramy, to jest 1.0.0, a jest też wersja 0.8.4. Także tak, intuicja już podpowiada, że tą drugą, którą teraz wymieniłem, jest po prostu starsza. I to jest nowsza, ale widać, no, zawsze jakieś babole wyjdą, nie? Prawdopodobnie gdyby to była taka 1.04 albo 1.1.2, to też by było już takie, o, dopracowane, parę baboli usuniętych. Ale dobra, da się grać i o ile da się skończyć te modyfikacje, nie ma poważnych problemów, to ja jestem pełen optymizmu. Kogo my tu mamy? Najemnik, pewnie wiesz, jak to o was mówią. Ból to tylko kwestia siły woli. O kurczaki! Ej, ten chłop z tym łukiem nie będzie najbardziej denerwował teraz. O nie, chłopy mnie połamały, ale to jest świetne. Ale kto mówił tak, że ból to tylko kwestia woli? Nie pamiętam. Ej, przysięgam, że nie pamiętam. Pewnie jak to was mówią, ból to tylko kwestia siły woli. Naprawdę nie jestem sobie w stanie przypomnieć, że tak mówił. Dobra, ten cień był prosty do pokonania, ale jednak on strzelając z łuku troszeczkę potrafił napsuć nerwów, dobra. Teraz fajnie to ogarnęliśmy, bo pobiegłem język topielca, wow. Pobiegłem wystarczająco blisko, żeby jednak chłopaczek, wiecie, z łuku nie skorzystał, tylko zaczął, do mnie ten teges bić mieczykiem. Miecz Marvin, wow, dlaczego ten tasak jest tak o wiele lepszy od mojego? Mojej bronki. Niewiele mniejszy zasięg. Czas zapłaty. Jest taka modyfikacja do pierwszego Gothica. Niezbyt udana. Bardzo zabugowana. Jezus, ja mam wrażenie, że dzisiaj coś rymuje. Chcąc nie chcąc. Z całą pewnością wykorzystuję bugi tej gry. O, zielony nowicjusz, dzięki. Dobra, to te strażnicy są martwi w takim razie. Świetnie, no to się udało. Paula też znaleźliśmy. Koniec końców. Pozostaje pytanie, czy ten chłop nas specjalnie może w pułapkę nie chciał wciągnąć. Nie jest, wiecie, tajnym agentem na usługach jej królewskiej mości, świętobliwie panującego Gomeza, pocałuj mnie w dupę. Także wiecie, o co chodzi i z czym to się je. A może się przekonamy za niedługo dalej. Wiecie, rozgadując się z tymi postaciami tutaj. Byłem w jaskini, napadło mnie dwóch strażników. No i to już pasuje mi ten dialog. Niemożliwe! Coś kiepski z ciebie zwiadowca. Nie podoba mi się to. Mi się nie podoba praca tej kamery przykładowo, ale okej. Nie było tam ani śladu Paula. Te sukinsyny pewnie go porwały. Ci, których spotkałeś, mogli obstawiać tyły. Paul pewnie już nie żyje, albo siedzi gdzieś w głębi starego obozu. Zapomnij o nim. Nie wiem, czemu ci tak zależy. Przecież pracuję za niego. Bo się tamtemu chłopakowi nie podoba najemnikowi. No właśnie. O, czekajcie, muszę się ustawić z lepszej strony, żeby powiedzieć, że Paul nie żyje i to ty go zabiłeś. Tym. Morcik, dobrze, że wstałeś, bo nie chciałem upośledzonemu dziecku siedzącemu po prostu nastukać, także... Paul nie żyje i to ty go zabiłeś. Masz na sobie jego pancerz, a to prawda, Paul właśnie goły był. Jesteś szpiegiem ze starego obozu. O, mówiłem właśnie. Brawo, długo ci to zajęło. Jesteście bandą kretynów. My już wniknęliśmy w waszą organizację. Zniszczymy was od środka. Kopalnia była tylko początkiem. Początkiem waszego końca. A za słabo wam poszło generalnie z tą kopalnią, tak? A ja mam tasak i chłopaka właśnie teraz potasakujemy, także nóż żołnierski. Z czym do ludzi wychodzisz? Jakimś nożykiem, tak? Czekajcie, zrobiony przez samego Gizbora? Samotnego Gizbora. Kim jest samotny Gizbor? To jest pewnie jakaś nawiązanie do czegoś, ja nie jestem w stanie powiedzieć do czego. W ogóle ta nie... Patrzcie, to taka podstawowa broń z Gothica. Nie ma napisane, nie ma podanego zasięgu, a ta broń dodana przez twórców moda, jak najbardziej zasięg podany ma.
Mord, nie uciekaj. Czy ja dobrze postępuję, że zabijam ich z łuku i robię taki power gaming po prostu, żeby mieć jak najwięcej expa? To niezły gothic, wam powiem w największym skrócie. Ale dobra, fajnie to wynikło. Misja całkiem sympatyczna, ale dowiedzicie, że już przewidziałem. Przewidziałem, musicie mi uwierzyć, że żadnej solucji nie czytałem. Naprawdę to już są tylko moje domysły. No i to było do przewidzenia akurat, że to może być właśnie szpieg. Paul nie żyje. Jak to się stało? Człowiek, który go zastępował, był szpiegiem ze starego obozu. Podstępnie zamordował Paula, zabrał jego ubranie i udawał, że jest jednym z naszych. Mieliśmy szpiega tuż pod nosem. To nie są dobre wiadomości. Mam nadzieję, że ten sukinsyn już nie dycha. No ja to zadbałem. Tak, takich rzeczy nie można darować. Dobrze, że pomściłeś Paula. Był moim dobrym kumplem. Zasłużyłeś na nagrodę. I dałeś mi te 150 rudy, prawda? Pewnie tak. Mam nadzieję, że zbyt dużo informacji nie trafiło do starego obozu. Ja też mam razem nadzieję i widzę, że to już jest końcówka. A my naprawdę powinniśmy troszeczkę do Laresa wrócić i powinienem się zająć jeszcze kwestiami związanymi właśnie bezpośrednio w obozie, bo jest jeszcze misja dwie dodatkowe w nim ukryte. Z tego, co też pisał m.in. Bitek z Basterem. I mi całkiem fajną instrukcję też podał, jak to sobie aktywować. To wiecie co, zrobimy małe cięcie, ja wracam, no nie ma sensu po prostu lecieć w to samo miejsce, które już dobrze znamy. W sensie pokazywać wam tę drogę, nie? O, w tym kontekście. Czemu ja zawsze nie dopowiadam do końca, nie? Ja pierdzielę. A teraz dopowiedziałem. Wow, co to ale mnie wywaliło. Zrobisz to cięcie w końcu, Kairos? Może. Chociaż tak z ciekawości można jeszcze obczaić m.in. Horacego, bo wiadomo, że w pierwszym Gothicu był to dosyć miły jegomość, a też mi ktoś zwrócił uwagę, żeby właśnie polecić sobie do Horacego. Horacy, to byłeś tutaj... nie macie, bo to był ten rzymski poeta, ja w głównych ciekawostkach pokazywałem. Czy jest tutaj Horacy w ogóle, bo on powinien być tutaj właśnie po tej lewej, jak się tak patrzy. O, to po lewej stronie budynku go nie było, chłopka, roztropka. Ale tutaj jest dużo tych zbieraczy nagromadzonych. Może gdzieś tutaj zbieracz. Co jest? Gdzie jest Horacy? Powiem wam, że Horacego nie było nigdzie. Ale ja się napiję piczka. I polecimy teraz jeszcze z portem się rozejrzeć po nowym obozie. Mam nadzieję, że będę miał jakiś fajny dostęp do tych mikstur szybkości. Co chłop robi? No nie, znowu Gothic, znowu mi to zrobił. Znowu jakieś głupoty najgorsze pokazuje. No nie, no jest ten Homer Simpson, nie? Ale nie ma Horacego, kurczaczki, no. Dobra, to ja się nie przejmuję w takim razie. Ale to troszeczkę dziwne, może to potem jakoś zostanie wyjaśnione. Ewentualnie jest jednym z tych typów, który uciekł po prostu z resztą szkodników, też jest taka możliwość. A sobie teraz muszę też mega przypomnieć, gdzie jest chata Bastera. Pamiętam, że gdzieś w tej kondygnacji, chyba górnej. Było wspomniane też o jakichś kuźwa dwóch strażnikach. Chyba, że tutaj rzeczywiście jest jakichś dwóch szkodników, że niby mnie będą zaczepiać, jak wejdę i wyjdę, coś takiego? Czekaj. Trudno mi powiedzieć. No bo tu była chata Bastera. Nikt mnie na razie nie zaczepia. Ewentualnie on może był niżej. Ale to sobie spróbuję popatrzeć po tych chatach. Kurczę, no przyznaję, nie pamiętam, czy on był właśnie tutaj, czy on był może niżej. Może był troszeczkę niżej. Dobra, bo tu jest Butch. Z Butchem chyba nie ma nic do pogadania. Ewentualnie Buster był gdzieś wszystko tutaj. Wszystko w porządku? Tak, zagadałem cię i się teraz dopiero obudziłeś, że trzeba cię zagadać, dobra. No tutaj jest chata, nic się nie dzieje. Tu jest kolejna chata. Tutaj też się zupełnie nic nie dzieje. Tu mnie nikt nie zagaduje. Kurde, co jest? Generalnie nikt ze szkodników nie chciał mnie zaczepić. Próbowałem nawet z nimi gadać, ale kompletnie nic się nie dzieje. Nie jestem pewien, co dokładnie źle robię. Generalnie było wspomniane, żeby wrócić do Laresa w jakiejś sprawie. Więc wróćmy. I jeszcze widzę, że nie możemy wrócić do Laresa w jakiejś sprawie. Okej, to było troszeczkę specyficzne. Informacja dla magów czy dla Laresa. Kurde, dziwne, bo jak gadaliśmy z tamtym najemnikiem obok kopalni, to by wspominał, żeby udać się do Laresa w celu powiadomienia go o czymś, a propos przesłania kolejnego człowieka, ale nie wiem, albo ja coś źle zapamiętałem, ale więc jakby na to nie wskazuje, żeby coś się odblokowało w ogóle. Ciekawe. Ale rozejrzyjmy się może jeszcze po karczmie i sprawdzimy potem jeszcze tą wieżę po prawej stronie, co nie?
Tu wchodzimy jak do siebie, bo już jesteśmy w końcu najemnikiem, ale mówię, może w karczmie coś nowego wyniknie. Silas, może coś u ciebie nowego do pogadania? Chcę się napić. Nie ma nic za darmo! Okej, ale to już wszyscy doskonale wiemy, takie pierdoły masz na sprzedaż. Kret, Cipher, super koledzy, a co z Balem i Zidro? Witaj przy... Ale żeś się Cipher obudził, ale nic ciekawego mi nie powiesz, tylko mi Bala i Zidro wypłoszyłeś. Hej stary, z tobą też nie ma nic do pogadania, dlaczego to jest takie okrojone? Kurde, troszeczkę szkoda. A co z tym mieszaczem ryżu, Jeremiaszem? Witaj. Witaj, też jest koniec, o kurde. No to jednak nie ma w sumie sensu aż tak, no wiecie, szukać sobie zajęć na siłę, bo ich jednak, kurczę, za wiele nie ma. W każdym razie zobaczmy teraz tą strażniczkę, nie? Może tutaj będzie coś ciekawego, a z tego co pisaliście, coś ciekawego być powinno. Także panie kolego Marwinie, korzystamy teraz z dobroci sztuki drabiniarskiej. I wejdźmy sobie jeszcze raz do góry, nie? Może się tam ktoś ukrywa. Warty uwagi, jest jakiś najemnik, jeden. Obczajmy za chwilę, ewentualnie jeszcze wyżej spróbujemy pójść. Jest najemnik i jest Buster, właśnie, Buster. Witaj. O ciebie chodziło od początku. Dobrze ci widzieć, Marwin, ale wczoraj zalaliśmy. Co ty tu robisz? Cześć wieje, to długa historia. Zrobiłem sobie po pijaku małą przechadzkę po obozie i wylądowałem tutaj. Chyba chciałem się znowu założyć z Szarkim. Oto kto przepłynie w puław całe jezioro. Głupiec. Wracaj lepiej do domu i odpocznij. Tak zrobię. A, wpadnij do mnie później. Może będę mógł się czegoś nauczyć. Okej, to poważnie? To wszystko to było bardzo proste. Prawdę mówiąc, ale dobra, skoro chłop mi taką możliwość tutaj daje, nie pozostaje nic innego, jak chyba też się jeszcze przejść do spania i do Bastera. Mam nadzieję, że od samego początku dobrze mówiłem, że chodzi o Bastera, a nie mówiłem o jakiegoś innego imienia, bo też mam tendencję do O Jezus, o Jezus! Do tych rzeczy, o mój Boże, jak to się nazywa, przekręcania. Gdzie ja grę zapisa? Dobra, zrobimy sobie cięcie. Sen dobrze ci zrobił i świetnie, bo mam nadzieję, że Buster już wrócił na chatę tym magicznym sposobem i będzie u siebie, bo jestem ciekaw, co mi tam chłopek roztropek będzie mógł zaproponować. No tak, a sobie spaliśmy, żeby on spokojnie zdążył do siebie wrócić. O, jego chata chyba jest tutaj naprzeciwko nas, tylko na wyższym oczywiście pięterku. Tak jak podejrzewałem. Co ty, Marwin, się łapiesz za niewidzialne te ściany i inne tego typu rzeczy. Witaj, Buster. No, jesteś u siebie i co teraz, kolego? To jest twoje ten, domostwo. Witaj. Ty pijany, albo ja pijany, popsuty jesteś, chłopie. No to ja dobrze tutaj szukałem ciebie i cię odnalazłem. Ech, kiepsko wam powiem, troszeczkę mi to wygląda. Ale dobra, pozostaje chyba nic innego, jak udać się znowu w teren, bo... No kurde, taki troszeczkę ten modzik okrojony, nie? Sądzę, że tu będzie więcej aktywności. Niby krótka modyfikacja, ale no, rzeczywiście, no, lepiej się skupić na głównym wątku fabularnym. Ech, trudno się mówi, ruszajmy poza obóz, przynajmniej sprawdziłem i mam świadomość tego, że nie wszystko działa tak, jakbym chciał. A tutaj, moi mili, nas jeszcze nie było i chyba byśmy z ciekawości popatrzyli, co tam w chacie Kawalorna piszczy. Czekajcie, ja się boję tych zamków otwierać, bo mi chyba z dwa wytrychy już zostały. A ta skrzynia mi fajnie wygląda. Dobra, dwa razy lewo, dwa razy w prawo. O, i dwa wytrychy, to się w sumie zwróciło. Razem z Rudą i z innymi pierdołami. Świetnie, świetnie. Tu jeszcze był w ogóle ten siekacz bodajże, właśnie tego. W byłym obozie Aidena. Super, Marwin, fajne liście, nie psujesz się, o nie? Byśmy spróbowali też chłopaka może posiekać, że wiadomo, do misji dla z mieczem krzykacza. I tak dalej, ale obawiam się trochę tego. Bo jeżeli tutaj stacjonują te oddziały ludzi Gomeza, to pewnie ich tutaj będzie więcej, jak jeden chłop, który stwierdzi, że jest odważny. Już tutaj widzę, że jest ich co najmniej dwóch. Zapiszmy grę. Zapiszmy grę. Dobra, poskradajmy się trochę. Właśnie, czy można się skradać w Gotiku, czy skradanie się będzie działać? Też tam powiedzieli, żeby bezmyślnie podobno w niego mieczem nie walić. Jeżeli mamy troszeczkę oleju w głowie, nie? Siekacz. Tam jest wilk, tutaj jest strażnik, jest siekacz. Ma kuszę.
O kurde. O, ich jest tak dużo. Ej, co zabawne, ja w ogóle mu obrażenie zadawałem, nie? A dobra, z ciekawości skoczę na dół i gwalnę go tym moją maczetą. Zobaczymy, czy się kaczą i coś zrobię. Już dobra, zrobię. Zrobię mu o wiele szybciej niż strzelając z łuku. Ale, o, ale trochę was tutaj dużo. Trochę was tutaj dużo, ale można spróbować to zrobić. Jest lodowa fala, jakbym chciał. Może z nimi będzie szło pogadać, nie? Oje, może coś ciekawego powiedzą. Rozedrę cię na strzępy. Już po tobie. Nie będę miał. Okej. Okay. Patrzcie, tych dwóch strażników się zagrowało na mnie. To można spróbować ich połamać, bo siekacz dalej stoi sam. A oni zadają dosyć mało obrażeń, ci strażnicy. O, patrzcie. Nie! Nie! Kurwa! Generalnie fajny ten gotik, nie? Bardzo stabilna gra. Ja pierdzielę. Rozedrę cię na strzępy. Super. Nie będę miał litości. Nie będziesz miał litości, strażniku. Oczywiście seryjka już rozdziewiczona na pewien sposób, ponieważ musiała skraszować. A co to seria z gotika, która nie kraszuje? No co ci strażnicy tacy słabi są? Kuźwa. Ja z tym tasakiem to teraz wiecie, jestem królem wszechświata. Dobra, to sobie z ciebie zabiorę, chłopku. Ten jeden nie potrafi umrzeć, nie? Cały czas się wywala. Zapiszmy grę. I wstaje. Patrzcie, kładzie się, wstaje. 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 Ten wstaje i leży. Jeszcze pożałujesz. Cześć, co tam, kumpel? Chcesz się bić? Chodź, chodź tu, chodź tu. O, z tego dostałem expa, go dobiłem łukiem. A te, z tego nie dostałem. O, to już jest troszeczkę takie specyficzne, wam będę musiał, moi drodzy, powiedzieć. Jeżeli chodzi o mikstury, dobrze, fajnie wiedzieć, że jakieś są. Dobra, gierę zapisujemy i spróbujemy teraz siekacza naklepać, a że jest sam, to powinniśmy dać radę. Może nam coś ciekawego w ogóle powie. Teraz zginiesz. Teraz zginiesz. Sam rozumiesz. Dobra, powiedział nam coś takiego ciekawego, co nam dało i uzmysłowiło, że jest popsuty ten chłop generalnie i on nas nie zauważył. No, no tak jednak troszeczkę wykorzystuje pewnego rodzaju tutaj błędy gierki na swoją korzyść. Kuźwa! Ej, ten chłop ma o wiele... No, jejuniu, siekacz ma o wiele dłuższy zasięg broni. Dlatego mam troszeczkę kłopot. Musiałem go tak, żeby go do jakiejś ściany przykuć. Teraz zginiesz. Tak, to nic osobistego, sam rozumiem. Kuźwa, gościu! Pal gumę! Dobra, mam go! Mam siekacza! Siekacz połamany! Za trzecim razem się udało. Zapamiętać mieć strażnika ma dłuższy zasięg ataku. I dlaczego jest słabszy od miecza Marwina? Nie wiem. Już mój tasak jest nawet od miecza Marwina lepszy. I to tasak przy tym kilku znalezionym, nie? Czy tamten innym na kas strażniku. Troszeczkę beczunia, nie? Że taki strażnik w lekkiej zbrojce miał lepszą brońkę od siekacza. Strzała, uzdrowienie, browary i wytrychy. To, że dostałem radę. No, to nic osobistego, sam rozumiem, jasne, siekacz. O, jak mi przykro, kolego. No więc generalnie śmiesznie, że jakiś strażnik w lekkiej zbrojce miał lepszą brońkę od... no, tutaj tego typcia, nie? Ciężkiego strażnika. Jakby na to nie spojrzeć, moi mili. Dobra, wilka klepiemy jeszcze. Już wiem w sumie nawet jak nazwę ten odcinek, coś w rodzaju polowanie na ludzi ze starego obozu? Antagonizmy się narastają. Że się dziwię się, że jeszcze ludzie w komentarzach ewentualnie nie kłócą się, który obóz najlepszy. A wiem, że bywają takie kłótnie. W sensie to się zawsze kłócą stary obóz kontra nowy obóz. Co tam się gdzieś tuką? A, do góry się tam tuką! Bo zawsze każdy pomija ten obóz na bagnie, bo go... Nikt nie lubi obozu na bagnie, koniec końców. Spróbuję tam do was, moi mili, wejść, zobaczyć, bo ta skała jest na tyle mało stroma, że da radę, ale tutaj mnie najpierw bardziej też kusi jaskinia skrytu szczurami, zobaczyć, co się dzieje. Siemka, hello, it's me, how are you today? Dobrze, krytoszczury porobione, a my tutaj mamy psiankę, bardzo lubię tę roślinkę. Pićko było, no i wyszczerbiony topór. Mięcho, 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 nie zgadniecie? Mięcho, to trzeba w końcu usmażyć, żeby sobie też ewentualnie punkty życia tym poprzywracać. Dobra, co tam koledzy, co wam tutaj dokuczało?
O nie, jednak będzie problem tutaj z wejściem. Gothic będzie znowu zaskakiwał. Ja sobie specjalnie gierkę zapisałem, bo może się jeszcze znowu zdarzyć tak, że się mój Marvin jakoś śmiesznie zablokuje i stracę cały potencjalny progres. Gościu, co ty nie potrafisz tutaj wskoczyć znowu? Powinieneś dać... No o co ci chodzi? Marwinek, ładnie tam wszedłeś za pierwszym razem. No nie róbcie sobie jaj. Wy widzicie... Jakie tutaj jest wejście durne. Ja chcę tutaj dwóch facetów wejść. Oni są goli. Okradniemy ich. Jak to szanujący się człowiek z nowego obozu. Dobra! Jezu, ale to było dobre. Udało się. Hello. Buczęga. Koniec. Tylko zachowaj to dla siebie. Koniec. Co jest? Nie mogę z nami nawet pogadać? Co za gówno. Pieska żeście połamali. Co wam piesek zrobił? Co za frajerzy, nie? Dobra, to siedźcie sobie tam w takim razie sami. Tutaj więcej niczego nie ma. Dziwne, sądziłem, że jak są takie postacie dodane, to powiedziałyby cokolwiek, a nie wiem, tutaj jeden włóczęga wkurwiony broń ma wyciągniętą, a spróbujemy wczytać grę. Może. Może zadziałało, może nie zadziałało. Dobra, no to w takim razie ja was z tego opierdolę z ekwipunku. Czyli z zawartości waszych skrzynek. Dobra, jest jedna otwarta. Okej, kolejne wytrychy, to się dobrze składa. Trochę strzał, jakieś inne pierdoły. Wy się nie denerwujecie, czyli to wygląda jakby nawet te skrzynie były wasze. Bo dlaczego by miały być? Dobra, kolejna skrzynia jest otwierana. Może sobie nie połamie wytrychu. Dobrze, jest kolejny. Piwo, pochodnia, smażone... Ło, świetnie! Dobra, jeżeli miałem mieć w ekwipunku smażone mięso i piwo, to zdecydowanie już po 6 sztuk spokojnie tego posiadam. Tamten schował broń, co ciekawe w końcu. Tam jest chrząszcz. Tutaj chciałbym tego, ścierwojada połamać. Czekajcie, bo on schował broń, może mi teraz coś powie, mnie zaczepi. Nic, zupełnie? Jej, Juniu. Co za łamagi najgorsze z tych dwóch typciów. No śmieszni ludzie generalnie. Ło, co tam przerośnięty ptaszku? 20 ekspan, to jest dalej dziwne, nie? Naprawdę. Robienie misji ma więcej sensu jak polowania na potwory. Dziwne, specyficzne i ciekawe. Ło, Cavalorn, is that you, Cavalorn, my friend? Zatrzymaj się, najemniku. Spokojnie, nie zostanę twoim wrogiem, o ile mnie nie zaatakujesz. Nie jestem już członkiem starego obozu, tak jak kiedyś. Wprawdzie strój pozostał, ale tylko dlatego, że nie mam innego. Tak, w ogóle nazywam się Cavalorn. Okej, fajnie. Dlaczego już nie jesteś członkiem starego obozu? Ostatnio zrobiło się tam gorąco. Każdy dzień jest niepewny. Wolałem po prostu uniknąć kłopotów. Podobnie postąpili Skorpion, ale on wszedł we własną stronę. Czy też poszedł. Wiesz, gdzie się podziewa? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś go zobaczę. W porządku, gość. Masz coś na sprzedaż? Zostaje mi 3 całkiem niezłe łuki. Chcesz? Widzieliście tu może grupkę szkodników? Kilku waszych widziałem jakiś czas temu. Był wśród nich Aidan. Znam go. Obozował niedaleko. Z tego co wiem, w jego chacie przyjaduje teraz siekacz. Siekacz nie żyje. Pomogłem mu wyprawić się w tamten świat. Kawał był z jego sukinsyna. Zresztą nieważne. Jestem pełen podziwu, że dałeś mu radę. Nie wyglądasz na osiłka. Wracając do tematu, wiesz dokąd poszli? Nie mam bladego pojęcia. Przeszli przez dolinę i więcej ich nie widziałem. Na pewno nie poszli na ziemię orków. To mogę ci powiedzieć. A co z tymi łukami? Tylko spójrz. Podmuch wiatru, okej. Ale to ile mnie to kosztuje, że ty w ogóle nie podałeś tutaj cen, kolego? Dobra, są to niby łuki na sprzedaż, ale obok nich nie było cen pokazanych. To może się bym zajął wątkiem kupowania łuków za jakiś czas. A co masz w skrzyni? Wytrych, piwo, pochodnie, skórę wilka, kły, klucz Cavalorna. Okej, stary. To teraz ciebie tak oficjalnie okradam, skoro tam się znajdował twój klucz, nawet podpisany. Fajnie, czy wy też macie ludzi z kaw w domu przykładowo klucz? Nie wiem, macie na przykład na imię Maciek i wasz klucz od mieszkania nazywa się klucz Maćka? Tak to działa w życiu, bo widzę, że w grach tak to mniej więcej działa. Ale właśnie, jak to może w życiu prawdziwym działać, to już nie wiem. Tu jest krótki łuk, a to są już takie domyślne pierdoły, co są nawet na wanilii, co nie? Także dobra, jest skrzyneczka, wytrych, piwo, naprawdę, są takie pospolite rzeczy, dobra. Tutaj była skóra cieniostwora, to jest całkiem fajny skarb.
A w tej magicznej skrzyneczce, co się może skrywać? Wytrych, sztopór, miecz, trochę rudy, ognisty pocisk. No, od naszego tego supla lodu, to w sumie ognisty pocisk zadaje o 10 obrażeń więcej. No, to w sumie jest nawet różnica przy tak małej ilości obrażeń. Strzały wezmę, bo niektóre mody mają tendencję do tego, że strzały są naprawdę towarem ekskluzywnym, dobra. Tu jestem bezpieczny. I co, teraz dalej powinienem poszukiwać tych dupków i co, z drugiej zaś strony postarać się udać do tej, jejuniu, górskiej fortecy, jak najbardziej. Ewentualnie spróbuję jeszcze polecieć tutaj do tej świątyni orkowej, bo może tam spotkamy coś ciekawego i wartego generalnie zachodu, czy też uwagi. Bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę mod rzeczywiście skupiony na tym, by eksplorować to, co się dzieje w świecie, co się dzieje w internecie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dałem się porobić zębaczowi. O kurde, ten nie może dziabnąć. O, że i mnie dziabnął. No, trochę słabo mi poszła walka z tym pierwszym. Może się trochę uleczę. Kolego, słuchaj, masz tutaj trochę smażonego mięsa, nie? No okej, okay, to przywraca całkiem solidne punkty życia z powrotem. Powiem ci tak, zapisz tę gierkę i postaramy się jakoś tutaj zarąbać, żeby było miło i wesoło. Okej, okay, z tym poszło rzeczywiście miło i wesoło. O nie, kolejny zębacz nie umie umrzeć. No co za głupia tendencja tych potworów teraz dzisiaj w tym gotiku. Ten jest trochę... nie wiem. Teraz te zębacze trochę pijane wyszły. Ale ten drugi był tylko jedynie bardziej niebezpieczny. Okidoki. Doki klub literacki. Jemy sobie smażonego mięcha. O, jaszczur. Waran z Komodo, po prawej naszej. Ale dobra, to jest fajna jaskinia. Boże, w cieniach przeszłości, czy w którymś tam modzie tutaj, żeśmy zamykali cieniostworem jaskini. To były czasy. Co to? Bryła lodu chyba zwój. Fajnie. Gorzki chlebek. No i psianeczka. Zobaczmy sobie z ciekawości, co to za zwoje nam tutaj oferują. Bryła lodu, rzeczywiście. O, to jest dobre. To jest coś, co tygryski lubią najbardziej. A z całą pewnością ja, kiedy gram w modę do Gotika. Naprawdę, chyba nie istnieje bardziej przyjemne zaklęcie, które... o, wiecie, oscyluje, czy też jest nacelowane tylko na jedną postać, no, wiecie o co chodzi. Bo jasne, możecie powiedzieć, że bryła lodu jest fajniejsza, ale jak już mówimy o zaklęciach, gdzie jest tylko na jedną jednostkę naraz, to wiadomiks, bryła lodu króluje po prostu nad wszystkim. Dobra, coś tutaj jeszcze będzie, oprócz połamanego stołu, stół połamany i w takim stanie jak moje chęci do życia, czyli niezdatny do użytku. Dobra, a co dalej w tej lokacji wspaniałej? Na pewno jest plaża z topielcem. Zobaczmy to. Bardzo, bardzo tutaj nadzwyczajnie spokojnie, aż odnoszę wrażenie, że tutaj nie będzie niczego. Ale wiadomo, nasza dziecięca ciekawość zostanie zaspokojona w pełni. A nikt mi nie powie, że wiecie, że nie chodzę po świecie i nie doszukuję się czegoś. A widzimy wszyscy, że się mega doszukuje. Dobra, czas trwania napoju lekkości minuta. Tu akurat idealnie, żeby obczaić, czy w tej jaskini w ogóle cokolwiek jest. I za chwilę się cofniemy do... orkowej świątyni. A w jaskini niczego nie ma. Kurde, tutaj znowu jest taka lokacja, która by dała twórcom moda pole do popisu, żeby coś dodać od siebie. No ale dobra, okej. Okay. Nie będę tutaj narzekał na konwencję, która została zaprezentowana. A widzę, że tutaj jest jeszcze inna konwencja, że krata jest zamknięta. Co by i trochę jest tutaj też reskin tego miejsca, czy też remodel, nie wiem jak to nazwać poprawnie. Tutaj raczej nie wejdę. Koniec końców, bo też jest tutaj takie dosyć specyficzne. Ale okej. Okay. To już wszystko wiadomo, może tutaj kiedyś będzie opcja wrócenia w jakimś celu, mniej bądź bardziej szczytnym. Ewentualnie można próbować gierkę bugować i po skałach tutaj wejść, ale już się tym zajmować nie będę. Ale cóż, wydaje mi się, że to w sumie i tak już całkiem fajne, solidne podstawy mamy pod przyszły odcinek. Więc ja wam, ludziska, bardzo dziękuję za uwagę. Liczę, że zostawicie po sobie jakąś ocenę, napiszecie komentarz, już wam podałem potencjalne propozycje. A w następnym co? Możemy albo oddać misje dodatkowe, albo dalej zwiedzać świat. Czyli ruszyć w kierunku starego obozu i popatrzeć generalnie co się dzieje, może do Quentinka, etc., etc. Także, wiadomo, bardzo fajnie. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia moi drodzy, cześć!